Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Dzisiaj zaczniemy sobie od wiadomości dotyczącej Marii Włoszczowskiej, bo dość niespodziewanie w niedzielę będzie startowała we Włoszech w Mistrzostwach Europy w maratonie MTB. My jesteśmy raczej przyzwyczajeni do tego, że przez ostatnie lata, sezony Maja raczej skupiała się na cross country, były tam jakieś sporadyczne starty w maratonach, no ale głównie kojarzymy Majkę z startów właśnie w formule olimpijskiej. No a w ten weekend to się trochę zmieni i Maja powalczy o Mistrzostwo Europy w maratonie MTB. A jak już jesteśmy przy Maji Włoszczowskiej, to pamiętajcie, że o 20.30 dzisiaj na profilu właśnie Maji Włoszczowskiej będzie live, w którym będzie można zadać Maji jakieś pytania i ona będzie tam na żywo sobie odpowiadała. Także po obejrzeniu programu wchodźcie od razu na Facebooka Maji Włoszczowskiej. Druga i słaba bardzo wiadomość przyszła do nas z Francji, gdzie młody zawodnik z szosy, Clément Delucros, został na treningu postrzelony i pewnie mijał go jakiś wściekły kierowca, któremu pewnie ten kolarz przeszkadzał. No i postrzelił go w ramię, na szczęście w sumie w ramię, bo nic więcej się mu nie stało i wyszedł cało z tego wszystkiego, no ale jak widać poziom road rage'u już dochodzi do jakichś chorych poziomów. No i uważajcie na siebie na drogach. Nie zabierajcie ze sobą broni, ale uważajcie na siebie. Trzecia i ostatnia dzisiaj wiadomość to wiadomość sprzętowa, bo Maxis wspólnie z Gregiem Minarem stworzyli nową oponę do downhillu. Opona będzie nazywała się Assegai i będzie w rozmiarze 29x2,5 cala. Pewnie Greg będzie chciał ją wypróbować w ten weekend na Pucharze Świata w DH, o ile oczywiście będą ku temu warunki atmosferyczne odpowiednie. No i cóż, przekonamy się pewnie w trakcie tego sezonu, czy dobrze tą oponę wykonali, czy raczej nie. Będziemy to widzieli po wynikach, po czasach i tak dalej. W piątkowym wydaniu programu cyklicznego to już wszystko. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę przez cały tydzień. No i oczywiście życzę Wam dobrej pogody w weekend, żeby można było trochę pojeździć. I widzimy się standardowo w poniedziałek. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć!